Siemano, ja jestem Kuba, to jest odcinek, którym zaprezentuję Wam skład nieobecnych zawodników na Mistrzostwach Świata w 2018 roku i z góry chciałem Wam powiedzieć, że za 50 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii oraz chciałem Wam także powiedzieć, że każde 15 łapek w górę pod tym odcinkiem jest dodatkowy piłkarz w kolejnym odcinku. Dzisiaj do odcinka bierzemy 11 zawodników, czyli podstawową 11. I co, teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Pierwszym zawodnikiem jest Buffon. A dlaczego go nie zobaczymy na Mistrzostwa Świata? Powodem jest to, że po prostu reprezentacja Włoch nie zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata. Bardzo szkoda nie tego bramkarza, bo to była chyba jego ostatnia już okazja, żeby zagrać na Mistrzostwach Świata. Chociaż wiemy, że Buffon cały czas się nie poddaje i jeszcze jedyna okazja, jaka mu została, to wygrać teraz Ligę Mistrzów wraz z Juventusem. Jest to ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ wiemy, że odrobić takie staty z Realem Madryt jest to rzecz naprawdę bardzo ciężka. I tak się prezentuje bramkarz Gianluigi Buffon, który niestety nie zobaczymy go w tym roku na Mistrzostwach Świata. Teraz czas na lewego obrońcę. Jest nim Dawid Alaba, czyli zawodnik Bayernu Monachium oraz reprezentacji Austrii, która także nie dostała się na Mistrzostwa Świata. Będzie mi trochę brakowało tego zawodnika, ponieważ jest to cały czas według mnie jeden z najlepszych lewych obrońców na świecie. No ale niestety, no, reprezentacja sobie nie poradziła i tak samo jak Buffonowi zostało mu teraz tylko liczyć, że wygra Ligę Mistrzów i zdobędzie trofeum także z Bayernem Monachium w tym roku. Pierwszym środkowym obrońcą jest Giorgio Chiellini, czyli zawodnik Juventusu oraz reprezentacji Włoch. Tak samo jak w przypadku Buffona reprezentacja Włoch oczywiście się nie dostała na Mistrzostwa Świata i ten piłkarz niestety nie zobaczymy go w tym roku na Mistrzostwach Świata i tak samo pewnie jak Buffon będzie walczył o wygranie Ligi Mistrzów, ale możliwe, że za kolejne 4 lata, czy także za 2 lata na Euro będzie walczył z Włochami o oczywiście wygraną na Mistrzostwach Świata. Oczywiście mu tego życzę, no i tak się prezentuje ten obrońca. Drugim obrońcą jest ten bardzo dobry obrońca z Holandii oraz Liverpoolu, jest to Van Dijk. Oczywiście tak samo, jak już wiemy, z tej Holandii, reprezentacja Holandii pewnie nie jest w formie i znowu nie dostała się na kolejną dużą imprezę i tego zawodnika nie zobaczymy, ponieważ, no jak to mówiłem wcześniej, Holandia nie dostała się na Mistrzostwa Świata, a naprawdę myślę, że ten zawodnik mógł naprawdę bardzo dobrze się pokazać z dobrej strony na tych mistrzostwach. Ostatnim prawym obrońcą jest Valencia, czyli zawodnik z Ekwadoru i tak samo jak w przypadku pozostałych obrońców oraz bramkarza, reprezentacja Ekwadoru nie dostała się na Mistrzostwa Świata, a wiemy, że ten prawy obrońca bardzo sobie dobrze radzi w Manchesterze United i naprawdę, jeżeli chodzi o jakość, naprawdę by pomógł mi się reprezentacji Ekwadoru, no ale jak to wyszło, tak jak wcześniej, ta reprezentacja także się dostała na Mistrzostwa Świata, no i nie zobaczymy go w tym roku, ale miejmy nadzieję, że za kolejne 4 lata reprezentacja Ekwadoru się już dostanie i zobaczymy popisy tego prawego obrońcy. Teraz już przechodzimy do pomocników, a pierwszym pomocnikiem jest Vidal, czyli oczywiście pomocnik z Bayernu Monachium oraz Chile. Chile niestety nie dostała się na Mistrzostwa Świata, a szkoda, ponieważ zawsze dobre rozgrywali z tego co pamiętam zawody, także dobrze radzili sobie na Mistrzostwach Świata czy na Copa America. Teraz oczywiście mówimy o Mistrzostwach Świata, niestety nie zobaczymy tego zawodnika, chociaż myślę, że mógłby sobie dobrze na nich teraz poradzić, ponieważ wiemy, że Vidal nigdy nie oszczędzał się w grze i zawsze dużo pomagał dla reprezentacji Chile. Kolejnym pomocnikiem jest Henrik Mkhitaryan, czyli Espoir z Arsenalu oraz zawodnik reprezentujący reprezentację Armenii. Jest to zawodnik, którego reprezentacja niestety także nie dostała się na Mistrzostwa Świata. Jest to według mnie bardzo dobry pomocnik, który jest najlepszym zawodnikiem swojej reprezentacji. Na pewno będzie żałował, że nie zagrał tej na tak dużej imprezie, no ale już, no wiem, reprezentacja Armenii jakąś najlepszą reprezentacją nie jest, no ale nie wiadomo, może zostałaby czarnym koniem na Mistrzostwach. Niestety w tym roku się nie przekonamy oraz nie zobaczymy Mkhitaryana na tych Mistrzostwach. Kolejnym zawodnikiem jest piłkarz, którego naprawdę jest bardzo mi szkoda, że nie zobaczymy go na Mistrzostwach Świata, a jest nim Alexis Sanchez, zawodnik, który w tym okienku z Arsenalu do Manchester United i tak samo jak w przypadku Vidala, jego reprezentacja nie dostała się na Mistrzostwa Świata i niestety nie zobaczymy popisów tego jakże świetnego pomocnika oraz także napastnika na Mistrzostwach Świata. Jest to bardzo, bardzo mi go szkoda. Wy napiszcie w komentarzu, czy też Wam będzie brakowało właśnie Sancheza na Mistrzostwach Świata. Na pewno chętnie to przeczytam i zobaczymy, czy myślimy tak samo i czy Wam też będzie oczywiście brakowało Sancheza na tych mistrzostwach. Przechodzimy teraz już na linię ataku, a pierwszym prawym skrzydłowym będzie Robben, czyli zawodnik Bayernu Monachium oraz tak samo jak w przypadku Van Dijk'a nie zagrał przez reprezentację Holandii. Będzie mi naprawdę brakowało tego zawodnika, ponieważ, no mówiąc, że on czasami nawet nie podaje, tylko gra pod siebie, ten zawodnik naprawdę bardzo zawsze dobrze radził sobie na każdych mistrzostwach, czy także na Euro. Jak wiemy, na ostatnim Euro zabrakło Holandii, na mistrzostwach świata tak samo. No i co, no niestety w tym roku nie zobaczymy wicemistrzów ostatniego mundialu w Brazylii, no ale miejmy nadzieję, że za 4 lata na Mistrzostwa Świata naprawdę Robben będzie jeszcze grał w reprezentacji, zobaczymy jego popisy.
Kolejnym prawym skrzydłowym jest Gareth Bale, czyli zawodnika, którego też naprawdę będzie brakowało na tych mistrzostwach świata, ponieważ Walia także nie dostała się na mistrzostwa świata, a wiemy, że Gareth Bale naprawdę bardzo dobrze sobie radzi o takich większych imprezach reprezentacyjnych oraz ty na tą chwilę Bale wraca do formy, więc miejmy tylko nadzieję, że Walia za 4 lata zakwalifikuje się na kolejne mistrzostwa świata i że Bale'a będziemy mogli znowu zacząć z najlepszej strony, jakiej tylko się da, bo wiemy, że na Euro radził sobie bardzo dobrze i pokazał to, on właśnie jest numerem 1 w reprezentacji Walii. I ostatnim zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest Zlatan Ibrahimović, czyli reprezentant Szwecji, który niedawno skończył swoją karierę reprezentacyjną oraz teraz, kiedy Szwecja znalazła się na Mistrzostwach Świata, powiedział, że to od niego jedynie tylko zależy, czy zagra w tych mistrzostwach, czy nie, ale wiele osób mówi, że on po prostu nie zostanie już powołany do tej reprezentacji, no i możliwe, chociaż to już jest raczej pewne, że nie zobaczymy Zlatana Ibrahimovicza na Mistrzostwach Świata, nie zobaczymy wielkiego Ibra Kadabry, chociaż jest bardzo mi to szkoda, no ale miejmy jeszcze jakieś nadzieje, że są jakieś malucieńkie przynajmniej szanse, że Ibra pojedzie na Mistrzostwa Świata oczywiście do Rosji jeszcze w tym roku, więc co, no zobaczymy jak to będzie. Więc co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że tak nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę pod tym filmem, subskrypcji, wbijajcie na kanał Kuby, z którym prowadzę także tą serię oraz wbijajcie na grupę Piłkarska Elita, link jest oczywiście w opisie, a teraz już nie przedłużam i dziękuję, cześć!